Nasz kraj, podobnie jak inne kraje, zmienia się, że tak powiem, w rodzaj holdingu spółek, spółek z reguły transnarodowych, i kodeksy handlowe zastępują coraz bardziej konstytucję po prostu, a rzeczywistym suwerenem są tak zwane rynki finansowe. Ja myślę, że świadom był tego na przykład Lloyd Blankfein, szef Goldman Sachsa, kiedy na pytanie, dlaczego przyznał sobie i najbliższym współpracownikom 1,5 miliarda dolarów premii, oburzył się bardzo i stwierdził, przecież ja pełnię na tej planecie rolę Boga.